powiedział, że no ten most jeszcze nie jest w takim złym stanie, ale profilaktycznie oni to zrobili. No to jakbyśmy szli tym tokiem myślenia, no to wyłączmy jeden pas jezdni, tak, profilaktycznie, no to wtedy on nie będzie się zużywał. A faktycznie jest to miejsce, no dzisiaj jedno z najbardziej niebezpiecznych, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodem. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nikt z Państwa radnych już nie chciałby zadać interpelacji. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego, a odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zostaną udzielone zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w punkcie 17. Punkt trzeci, zapytania i wnioski sołtysów. Bardzo proszę Panie i Panów sołtysów o pytania do Pani Burmistrz. Bardzo proszę, Pani sołtysko Żybie. Miło mi, dziękuję za udzielenie głosu. Ja mam takie pytanie. Jak wygląda sprawa kanalizy w Korzybiu? Bo ludzie już nam nie dają na ten temat spokoju. W ubiegłym roku część naszych funduszy sołeckich przekazana była. No i chciałabym wiedzieć, a może do wiadomości raczej naszych mieszkańców Korzybia, co w tej sprawie się dalej dzieje? Czy sprawa jest w toku załatwiania? To jest pierwsze. A drugie, most na Wieprzy w kierunku Łętowa-Żukowa. On jest w stanie, ten drewniany już nie da rady przejechać, jest w stanie fatalnym. Tam były porozumienia między PKP na temat tego mostu no, po byłym torze kolejowym. Czy coś się dalej dzieje z tym? Dlatego, że jeżeli wyjdzie gdzieś pożar na tamtych terenach, a to jeszcze za mostem jest kawałeczek naszych gminnych terenów, nie przejedzie ani straż, ani nikt tamtędy. Dziękuję bardzo. Pani sołtys? Bardzo proszę. Ja tylko takie jedno krótkie pytanko. W mojej miejscowości miał się zacząć remont świetlicy. Oddałam świetlicę do użytku, znaczy no nie do użytku, tam do remontu. To miał się zacząć już ponad tydzień temu, a jeszcze nic się nie dzieje. Takie pytanie w sumie moich mieszkańców, czy już wiadomo coś, kiedy ta ekipa wejdzie i kiedy oni zaczną coś tam działać. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa sołtysów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani sołtys. Ja mam tylko jedną prośbę odnośnie drogi graniczącej. Nasza gmina Krępice z gminą Miastko. To jest za Darnowym, za tą piękną nawierzchnią. Ja nie wiem, może proszę monitować do pana burmistrza Miastka, żeby tą drogę wyremontowano. Tam nie idzie przejechać po prostu. Nie idzie. Na tej Turskiej Górze nie ma szans. Tam jest dziura na dziurze. I bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałabym zaprosić wszystkich Państwa w miarę możliwości o przybycie do nas w sobotę do sołectwa Obłęże obok świetlicy na festyn parafialny, który organizujemy, aby wspomóc budowę plebanii. I bardzo bym prosiła panią burmistrz o to, żeby tego pracownika chociaż na jeszcze jeden dzień, mam panią, miałam, ale mogłabym coś na ten temat powiedzieć pani burmistrz, ale nie chcę sobie i innym psuć humoru, a tylko jeszcze jeden dzień, bo mam panią, która jest poniedziałek, piątek, a jeszcze chociaż jeden dzień, żeby tam zrobić, bo myślałam, że do tego czasu będzie ten teren jeszcze wykończony, będą te ławy, stoły, ale jeszcze tego nie ma i musimy jakoś sami sobie to wszystko zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pani burmistrz. Czy coś się dzieje w Chorowie z gruntem na plac zabaw? Bo żeśmy tam uzgadniali, że może coś się wymieni, czy wydzierżawi, czy... I ten basenik, czy była powiadomiona agencja o tym basenie tam nieogrodzonym, przeciwpożarowym, to już niby nie basen zarośnięty, ale dalej jest groźny dla tych dzieci w Chorowie. I czy coś w tej sprawie jest zrobione? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja mam tylko prośbę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa sołtysów chciałby jeszcze zadać pytanie? Pani sołtys Przytocka się uśmiecha, ale rozumiem, że nie chce zabrać głosu. Dobrze. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, punktu czwartego. Są to odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów. Bardzo proszę, pani burmistrz. Panie przewodniczący, państwo radni, państwo sołtysi. Pierwsze tutaj zapytanie pani sołtys z Korzybia. Jeszcze w dalszym czasie jeszcze projekt jest szykowany tej kanalizacji. I to też świadczy o tym, jak te projekty długo powstają. To jest przejście pod rzeką, jest przejście pod torami, Natura 2000 jest i te uzgodnienia niezależnie od nas tak długo trwają. Też jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo tam jest droga wojewódzka. To jest tak dla przypomnienia, my zaczęliśmy chyba w maju w tamtym roku i tak niedawno podpisywałam aneksy na przedłużenie tych prac, tych projektowych, bo po prostu nie było można fizycznie tego wykonać. Będziemy mieli kosztorys, będziemy mieli projekt i wtedy, jeżeli będzie nabór w podstawowych usługach dla ludności i gospodarki wiejskiej, będziemy składali ten wniosek do tego naboru. Tak, na razie ja teraz nie powiem, o ile dokładnie przedłużyliśmy termin na zrobienie tej dokumentacji, jak trzeba konkretnej informacji, to u pana Andrzeja Gwoździaka jest. Ja nic nie będę obiecywała, że w przyszłym roku, proszę państwa, bo mi się wydawało, że przez rok czasu i projektant też zapewniał, zrobi projekt, tak? I to obiecamy, a to nie od nas zależy. Drugi to jest nabór, bo nie wiemy do tej pory, czy będzie nabór w programie rozwoju obszarów wiejskich. Tam mamy jeszcze jako gmina 800 tysięcy do wykorzystania jako spółka, praktycznie tą pulę od nowa na 75% dofinansowania, bo nie stać nas, żebyśmy sami za własne pieniądze robili tego, tak? Ale jeżeli będzie nabór, czy z innych projektów, czy nawet z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, o jakieś dofinansowanie będziemy musieli się starać. Ale musimy mieć projekt w pierwszej kolejności, żeby móc się starać. Jest i tak na dobrej drodze, bo tyle lat było obiecane, a teraz przynajmniej projekt będziemy mieli. Most na Wieprzy, ten drewniany jest zamknięty, ten kolejowy jest przejęty przez gminę. W tej chwili na zasadzie dzierżawy, tam bodajże złotówkę na rok płacimy. I to jest dzierżawa. Rozmawiamy z nadleśnictwem, bo jak sama pani sołtys zauważyła, jeżeli las by się zapalił po tamtej stronie, to tylko przez Sławne albo Straż Zesławna by miała najbliżej. Dlatego to jest duże zainteresowanie ze strony nadleśnictwa Sławno, żeby też pieniądze na ten most przeznaczyć, bo to głównie im by służył. Dlatego tu rozmowy już jakiś czas trwają. W tym roku nie mają pieniędzy. No, najprawdopodobniej w przyszłym roku, ale już jest na tyle z naszej strony, że ten most betonowy nie jest już kolejowy i z tego co wiem, to mieszkańcy tym betonowym się teraz poruszają. Mhm. Bardzo proszę. Ja bym chciał odnośnie tego punktu, bo właśnie też zapomniałem o tym mówić na interpelacjach jako radny. Most betonowy, Polskie Koleje Państwowe, czy nie wiem jak to teraz się nazywa, bo to różnie, przyjechali, wbili podkłady tam potężne i nikt tamtędy nie mógł przejechać. A przez drewniany most ludzie już nie ryzykują, nie przejeżdżają. Może ze 2-3 miesiące temu zostały one wyrwane przez mieszkańców. A nie wiem kiedy. Miałem rozmowy z ludźmi, którzy przejeżdżają do pracy z Łętowa, z Żukowa do nas, do Korzybia. Oni to sami po prostu powyrywali i to jeszcze musieli się nieźle nastarać, żeby to powyrywać. A to nie zrobiła gmina, to nie zrobił nikt inny, tylko z tego co wiem, z tego, co ludzie mówili, to przyjechała kolej i wbiła ogromne podkłady kolejowe. Oni to wyrwali ciągnikami. No, proszę państwa, jeżeli byśmy chcieli ten most remontować jako gmina, no to nie wiem ile, ale około miliona złotych byśmy musieli znaleźć, tak? Jeżeli nam nadleśnictwo niszczy drogi, tak jak nam niszczy, to głównie ta droga by służyła nadleśnictwu, wydając obojętnie ile pieniędzy na remont jakiejkolwiek drogi, która za chwilę będzie zniszczona przez nadleśnictwo głównie. Mieszkańcy też dojeżdżają z Łętowa do pracy z Korzybia po drewno do lasu, na grzyby. No i ja nie wiem, czy tutaj ja bym państwa przekonała, żeby wydawać... Ale to nie o to chodzi, pani burmistrz. Chodzi o to, żeby oni chociaż ten jeden most zostawili do przejścia dla ludzi, bo na tym, po tym drewnianym to nawet przejść nie idzie już. Ja się bałem przejść ostatnio. Ale ja dlatego stąd było moje pytanie, kiedy te zapory wstawili, bo most jest wdzierżawiony przez gminę, tak? I tu nie mają prawa nam stawiać zapór. Ale też most nie będzie przez gminę dopuszczony do przejazdu, bo ja też nie będę ryzykowała, że tam udrożnimy go i wprowadzimy ruch, bo wtedy, proszę państwa, pieniądze z naszego budżetu remontujemy i mieszkańcy mogą jeździć, tak? W tej chwili no takich pieniędzy nie mamy, żeby wydać na remont mostu w lesie.
Tak, już? Jeszcze coś? Tutaj, jeżeli chodzi o zapytanie pani sołtys Anety Budkiewicz, remont świetlicy. Nas, proszę państwa, umowa, jaką podpisaliśmy z wykonawcą, to jest umowa, że do końca października remont ma się skończyć. A nie ma w umowie napisane, kiedy on ma się zacząć. W takim terminie został ogłoszony, że tutaj wytłumaczenia nie będzie, że przez pogodę czy inne warunki atmosferyczne. Ten sam wykonawca robi teraz remont świetlicy w Barcinie, wygrał przetarg na remont świetlicy w Podgórach i w Płocku. Ja mogę porozmawiać, kiedy do Płocka konkretnie wejdzie, ale na pewno obliguje nas ten termin do końca października. Tak? A tutaj być może sobie obliczy, że w ciągu miesiąca zrobi i tak będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o drogę z gminą Miastko, ja rozmawiam.